Chciałbym swój referat rozpocząć od, myślę, że niezwykle aktualnego i w tej chwili niezwykle aktualnych słów Johanna Wolfganga Goethego, a mianowicie wiedzieć to nie wystarcza, trzeba to stosować. Chcieć to nie wystarcza, trzeba to czynić. Sama odpowiedzialność mieszkańców, samorządów i władzy w dziedzinie ochrony zdrowia społeczeństwa mieści się w kategorii zdrowia publicznego. A według klasycznej definicji Minsleya z 1920 roku zdrowie publiczne to nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia i promocji zdrowia fizycznego poprzez wysiłek społeczności, higienę środowiska, kontrolę zakażeń, nauczanie zasad higieny indywidualnej, organizację służb medycznych i pielęgniarskich ukierunkowaną na zapobieganie chorobom i wczesną diagnozę. Rozwój mechanizmów społecznych zapewniających każdemu indywidualnie i społeczności warunki życia pozwalające na utrzymanie zdrowia. Sama definicja jest pojęciem węższym w stosunku do definicji Światowej Organizacji Zdrowia, a dotyczącej systemu ochrony zdrowia, która stanowi sumę organizacji, instytucji i zasobów mających na celu poprawę, podtrzymanie lub przywracanie zdrowia. Tak więc pojęcie ochrony zdrowia obejmuje opiekę zdrowotną oraz część działań z zakresu zdrowia publicznego. Sama kategoria zdrowia publicznego obejmuje działania o takich cechach jak wzmacnianie czynników pozytywnie i osłabiając czynniki negatywnie wpływające na zdrowie, oddziaływanie na całą społeczność, działania mające charakter usług lub dóbr, często posiadają charakter dóbr publicznych. Podejmowane przez instytucje i osoby, dla których zdrowie nie jest głównym celem działania. Podejmowane działania są heterogeniczne, czyli zróżnicowane, wielokierunkowe i wielowątkowe. Definiując zagadnienie zdrowia publicznego w Polsce, zwracamy uwagę na takie aspekty jak zasadę pomocniczości, wywodzącą się z nauki społecznej Kościoła katolickiego, stanowiącą, że instytucje społeczne powinny ingerować w sprawy, z którymi poszczególne jednostki nie są w stanie poradzić sobie same, wówczas gdy pomoc jest niezbędna i w skali, jaka jest niezbędna. Zasada pomocniczości wymieniana jest również w preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jako jeden z fundamentów państwa polskiego, a także traktatów stanowiących wspólnotę europejską. Inne zasady to zasada proporcjonalności stosowana w legislacji oraz zasada rozliczalności. Powyższe zasady winny być brane pod uwagę w szczególności w zakresie legislacji dotyczących zdrowia publicznego. Regulacje prawne aktualnie obowiązujące w dziedzinie zdrowia publicznego ze względu na ich wielosektorowość i zbyt szerokie gremium zainteresowanych prowadzą do tworzenia regulacji biurokratycznych i w efekcie ignorowanych. Przykładem jest tutaj m.in. Narodowy Program Zdrowia. Jest to dokument, który nie posiada żadnego umocowania prawnego, gdyż nie został przyjęty w formie aktów prawa typu ustawa czy rozporządzenie, lecz jedynie uchwały. A programy zdrowotne, aby były realizowane, muszą oprócz wspomnianego umocowania prawnego posiadać jeszcze zabezpieczenie finansowe oraz być efektywnymi i trafiać w potrzeby zdrowotne społeczeństwa, do którego są adresowane. W przeciwnym wypadku pozostają tylko dokumentami na papierze. Jest to niezwykle istotne w aktualnej sytuacji, kiedy mamy wyzwania demograficzne i gospodarcze. Kwestie te nabierają szczególnego znaczenia.
Wizja starzejącego się społeczeństwa w krótkiej perspektywie czasowej przy jednoczesnym spadku dzietności skutkować może katastrofą ekonomiczną, gdyż już wkrótce osoby w wieku emerytalnym stanowić będą około 25% społeczeństwa. Dlatego już dzisiaj powinniśmy podejmować działania zmierzające do większej aktywności zdrowotnej społeczeństwa. Musimy w tym miejscu pamiętać, że zdrowie ma nie tylko wymiar moralny, ale i ekonomiczny. A zwiększenie aktywności w dziedzinie poprawy jakości życia i zdrowotności społeczeństwa wymaga zwiększonych nakładów finansowych. Ludzie schorowani są kosztowni zarówno dla systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, jak i systemu opieki zdrowotnej oraz otaczającego społeczeństwa, w tym dla najbliższych, a może przede wszystkim dla najbliższych. Polityka lokalna jest polityką administracyjną kształtowaną przez organy samorządu terytorialnego, która oznacza przede wszystkim wybór celów działania w kolejności sposobów ich realizacji pod kątem zaspokajania potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Jej wymiar lokalny ujawnia się w tym, że ogranicza się ona do przestrzeni wytyczonej granicami gminy, powiatu czy województwa. W zakresie działań własnych organy samorządu lokalnego kształtują politykę lokalną przy współudziale administracji rządowej, bo to jest determinowane ustawami. Dlatego też nadzór nad polityką lokalną w zakresie zadań własnych sprawowany jest na podstawie kryterium legalności, a w zakresie zadań zleconych dodatkowo jeszcze kryterium celowości i gospodarności. Formą odzwierciedlenia polityki lokalnej są akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy lub powiatu, takie jak strategie rozwoju, programy gospodarcze, plany zagospodarowania przestrzennego, zasady zarządu mieniem komunalnym. Istotą polityki lokalnej jest nastawienie na własne środowisko, jego interesy. Choćby nawet doprowadzić to miało w rezultacie do konfliktów z racją stanu wyższego rzędu. Stąd też niejednokrotnie jest tak, że przysłowiowa droga wygrywa z niezwykle ważnym tematem, jakim jest zdrowie. A o tym świadczy również fakt dzisiejszej absencji samorządowców z gmin i powiatów sąsiednich, którzy byli zaproszeni na dzisiejsze sympozjum. Brak zainteresowania problematyką zdrowia bierze się stąd, że są to działania mało popularne w środowisku i nie przynoszące przysłowiowych głosów do urn. Ale myślę, że wkrótce sytuacja ta ulegnie zmianie. Chcę tutaj powiedzieć, że strumień środków finansowych przeznaczanych na ochronę zdrowia jest niezwykle, przez samorządy oczywiście, jest niezwykle skromny. W przypadku gmin, gminy na zdrowie przeznaczają zaledwie niespełna 1% swoich wydatków. Miasta na prawach powiatu wydają około 2% swoich wydatków. Powiaty około 5% wydatków, zaś województwa przeznaczają na ochronę zdrowia około 11% wydatków. Samorządy w realizacji swojej polityki winne kierować się zasadą mówiącą, że rozwój gospodarczy i społeczny społeczeństwa jest uwarunkowany jego zdrowiem. Zdrowie jest pozytywnym stanem fizycznym i umysłowym, a nie tylko jest to nieobecność choroby lub niepełnosprawności. W Polsce kwestia ochrony zdrowia zawarta została w strategii rozwoju ochrony zdrowia, która opiera się na strategii lizbońskiej z uwzględnieniem zadań Światowej Organizacji Zdrowia i dyrektyw organów Unii Europejskiej,
oraz Narodowym Planie Rozwoju. Zdrowie w dokumentach Unii Europejskiej jest postrzegane jako klucz do trwałego rozwoju oraz wzrostu ekonomicznego. Artykuł 152 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że wysoki poziom ochrony ludzkiego zdrowia powinien być zapewniony przy definiowaniu oraz wdrażaniu wszystkich wspólnotowych polityk. Stąd też między innymi jednym z naczelnych celów Narodowego Programu Zdrowia jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia społeczeństwa. Jednakże, tak jak wspominałem wcześniej, jest to dokument w części martwy z uwagi na brak umocowania i brak zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację. Oceniając aktualną sytuację w tym zakresie, należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy prawne wywołują następujące negatywne zjawiska. To jest rozmycie odpowiedzialności za prowadzenie polityki zdrowotnej, sprowadzenie polityki zdrowotnej do wypełniania formalnych dokumentów, wielość podmiotów tworzących podmioty medyczne, czyli samorządy województw, powiatów i gmin, Ministerstwo Obrony Narodowej, uniwersytety medyczne, sektor prywatny. Brak skutecznych narzędzi do zmian. Brak efektywnych działań w zakresie dostępności doświadczeń. Brak planowania strategicznego. Zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia należy zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Przekazywanie powiatowi informacji o realizowanych programach zdrowotnych oraz inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gmin. W tym miejscu należy pamiętać, że ustawodawstwo polskie nakłada na władze obowiązki dotyczące prowadzenia zadań z zakresu ochrony zdrowia, ale realizacja polityki zdrowotnej nie oznacza prowadzenia podmiotów leczniczych. Jest ona świadomym wyborem, a nie zobowiązaniem ustawowym. Wszyscy musimy pamiętać o tym, że na zdrowie wpływ mają takie czynniki jak przede wszystkim w 50% styl życia, odżywianie, reakcja na stres, ruch fizyczny, w 20% cechy genetyczne, cechy wrodzone, w 20% również środowisko socjalne, fizyczne, psychiczne i środowisko pracy oraz w 10% i tylko w 10% opieka zdrowotna i służba zdrowia. Mając to na uwadze oraz fakt, że mamy program, Narodowy Program Zdrowia, powinniśmy dążyć konsekwentnie do jego realizacji dla naszego społeczeństwa. Do realizacji jego celu głównego, który brzmi poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu osiągamy przez kształtowanie prozdrowotnego trybu życia społeczeństwa, tworzenie środowiska życia, pracy i nauki sprzyjające zdrowiu, aktywizowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do działań na rzecz zdrowia. Reasumując, to wystąpienie pokusiłem się o postawienie wniosków, które po części zostały zdefiniowane między innymi w Narodowym Programie Zdrowia oraz w innych programach i aktach prawnych, opracowaniach statystycznych, ale brak działań albo też częściowe działania tylko zmierzające do ich realizacji czynią te wnioski aktualnymi. I tak,
Zapewnienie właściwego systemu edukacji dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Myślę, że to jest najważniejszy postulat, bo powinniśmy zaczynać od przedszkola. Skoordynowanie procesu leczenia z działaniami na rzecz zdrowia publicznego poprzez współdziałanie uczestników systemu ochrony zdrowia udzielających świadczeń na każdym poziomie. Podstawowej opieki zdrowotnej, lecznictwa ambulatoryjnego, lecznictwa szpitalnego oraz świadczeń wysokospecjalistycznych i rehabilitacyjnych. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych. Zapobieganie i zwalczanie chorób niezakaźnych o znaczeniu społecznym. Ochrona zdrowia matki i dziecka, młodzieży uczącej się i studiującej, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych i osób pracujących. Ochrona zdrowia przed zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi oraz przezwyciężanie skutków narażania na te czynniki. Ochrona zdrowia przed zagrożeniami wynikającymi z niekorzystnych warunków społecznych i ekonomicznych. Ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, uzależnień i wykluczenia społecznego. Między innymi poprzez zapewnienie odpowiednich świadczeń w ramach polityk społecznych i zdrowotnych. Zapobieganie wypadkom i urazom. Promocja zdrowia nastawiona na kształtowanie prozdrowotnych zachowań obywateli. Szerokie działania marketingowe w tym zakresie, przede wszystkim medialne. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami cywilizacyjnymi układu krążenia. Udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi, szczególnie poprzez prawidłowe działania podstawowej opieki zdrowotnej. I zwiększenie oraz optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, placówek oświatowych i edukacyjnych oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.